Andrzej Grzebek, po fantastycznym debiucie w Federacji KSW, Andrzej, tak sobie wyśniłeś swoje pierwsze zwycięstwo w największej federacji w Polsce? Siema, siema, mamy sobotę. Powiem wam tak, kurczę, no chyba każdy by chciał sobie taki scenariusz napisać. Kurczę, byłem nastawiony na 3 ciężkie rundy, naprawdę, wierzcie mi, że przygotowałem się na ciężką batalię ze Stomkiem, bo to naprawdę solidna marka, co pokazał nawet w klatce. Ale jak wiecie, znacie mnie już i śledzicie moje pewnie social media i moją karierę, że muszę dostać, lubię przyjąć, lubię oddać. No to był mój dzień, ja po prostu jestem w tym miejscu po ciężkiej pracy i to jest mój dom tak naprawdę. Tutaj powinienem walczyć już dawno, walczę teraz, fajnie ten debiut. Czy wymarzony? No na pewno teraz mogę powiedzieć, że tak, wymarzony, chociaż mówię, no zakładałem, że to będzie ciężka batalia, bo jeszcze raz podkreślę, Tomek, to solidna marka. Mówisz, że lubisz przyjąć, no i poszliście na niezłą wymianę. Poczułeś kilka tych lewych sierpowych, które dochodziły od Tomka? Tak, troszkę poczułem, może nie tak mocno, jak on poczuł moje, prawda, ale tak. Byłem bardziej przygotowany na to, że będzie wjeżdżał w nogi i będzie chciał mnie wywrócić, będzie chciał bardziej gry parterowej, dlatego gdzieś skupiłem się mocno na szlifowaniu parteru z Wojtkiem Bąkiem, którego serdecznie pozdrawiam, czarnym pasem z Rzeszowa. Gdzieś tam mocno mi pomagał 3 razy w tygodniu, no ale niestety Tomek nie skorzystał z parteru. Miał mnie nawet w parterze, ja tam próbowałem jakiś trójkąt dopiąć, ale się nie udało. No ale podjął rękawice w stójce, no Witold Kostka to też jest świetny trener kadry polskiej low kicku, więc fajnie, bo to jest moja płaszczyzna, ja lubię się tam bić, ja tam lubię się odnajduję się bardzo mocno, więc dziękuję Tomek, że podjąłeś rękawice w stójce, no fajną walkę daliśmy. W pierwszej rundzie było widać, że prawie nie ma zmęczenia na tobie, bo położyłeś tylko ręce na sekundancie i w zasadzie to było wszystko. Ty czułeś się tak świetnie, tak przygotowany, że po prostu nie miałeś nawet takiej mocnej zadyszki? Tak, naprawdę mocno się przygotowywałem, ale ja już jestem też doświadczonym zawodnikiem, prawda? To była moja 20. walka i też już wiem, jak rozkładać siły w tej walce, prawda? Nie na darmo nie strzelam ciosy w powietrze, bo wiem, że to mega dużo energii kosztuje. No z doświadczeniem wszystko się gdzieś tam już powoli zaczyna układać, że szanuję tą energię, rozkładam tak, że mówię, nastawiałem się na 3 rundy, dlatego nie chciałem się wystrzelać w pierwszej rundzie. Mimo że trafiałem, to widzieliście, że Tomek w tym parterze zaraz gdzieś tam kleił się do mnie i wiecie, chciałem skończyć w pierwszej rundzie, ale nie udało się po prostu, no był twardym zawodnikiem, dostawał łokcie, nawet mnie przetoczył, to było nawet dziwne, że mimo po takim ciężkim ciosie potrafił mnie przyswipować i znalazłem się na plecach, ale mówię, no taki był plan, żeby wygrać tą walkę po prostu, no za wszelką cenę, ciężkie przygotowania, wyrzeczeń, bardzo wiele, dieta o 14 tygodni, no widzieliście jaką miałem formę, naprawdę byłem w świetnej dyspozycji, wiedziałem, że to mój dzień, rano wstałem, nie czułem żadnej presji, że jestem w KSW, czy jak to było, wiesz, bo niektórzy mówią, że jesteś w federacji KSW, to musisz czuć presję, bo to jest inna federacja, inna otoczka, inni ludzie, nie czułem tej presji, bawię się tym, z uśmiechem wychodzę do każdej walki, nie mam żadnej presji, ja presję już swoją zostawiłem za sobą, teraz wychodzę czysto sportowo, bawić się tym i mówię, nawet po walce podeszłem do Tomka, podziękowałem mu do szatni, troszkę takich słów otuchy dla niego, żeby się nie łamał, bo to wszystko jest jeszcze przed nim tak naprawdę, tutaj nic się nie zdarzyło, no ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać, jeśli ja bym przegrał, to no to trudno, pogratulowałbym Tomkowi i trudno, no i chciałbym, żeby wrócić do ciężkiej pracy i dalej szlifować, tutaj nie ma. Tutaj się nic nie stało, Tomek musi podnieść teraz się do góry, dalej trenować, zaprosiłem go do siebie do klubu, zaprosiłem go do Arnoxa na kamp, niech przyjeżdża, niech trenuje z nami, na pewno mu dużo pomożemy i ja wiem, że on tu jeszcze dużo namiesza. Roberto Soldic gdzieś tutaj się kręcił, Andrzej, miałeś okazję się z nim spotkać? Tak, znaczy może nie face to face, ale jak wyskoczyłem na klatkę, akurat Bóg tak chciał, że spojrzałem akurat w jego stronę, a on tam był. I pogratulował, był brawo, pogratulował, więc coś tam tak wzrok wymieniliśmy i myślę, że Roberto wierzy. Ta walka gdzieś tam wisi powoli w powietrzu. Na pewno zrobiłem duży krok do tego, żeby odebrać to, co polskie. A powiedz, to była twoja najlepsza walka w karierze? Gdybyś miał ocenić te wszystkie walki, które stoczyłeś, tak naprawdę, bo wszystko układało się jak, prawie wszystko układało się jak w dobrym scenariuszu. Czy może nie mogę tu powiedzieć, że najlepsza, bo najlepszą walkę ja stoczyłem z Kamilem Gniatkiem, z Thiago Veyrą, dużo takich fajnych walk. To była mocna walka, fajna, bo Tomek chciał pójść w wymianę, gdzie fajnie to wyglądało. Na pewno kibicy i fan, który oglądał to w telewizji na żywo, na pewno powie, że fajna walka. Twardy zawodnik, dobrą walkę daliśmy, ale czy najlepszą, no to nie zaliczyłbym jej do najlepszej, ale na pewno w czołówce tych najlepszych.
powiedz, Andrzej, w tej chwili patrząc, bo tak, był dzisiaj Michał Pietrzak, się dobrze pokazał. Ty mówisz o Roberto Soldiciu, ale też nie wiadomo, czy od razu dostaniesz tą walkę o pas. Andrzej Pietrzak zrobił na tobie wrażenie? Widziałeś w ogóle walkę? Nie widziałem, przepraszam, bo rozgrzewałem się, tak? Ale jak wszyscy wiecie, Michał jest w tej samej stanicy Arnoxu i na pewno takiej walki na pewno nie będzie w najbliższym czasie. Walki z klubowymi koleżkami z Arnoxu będą jedynie tylko walki o pas. Ja już kiedyś powiedziałem i tutaj podtrzymuję słowa, jeśli któryś z nich zdobędzie pas albo ja i oni dojdą do tego pasu, albo ja dojdę i oni będą go mieć, no to wtedy ta walka będzie miała sens. W żadnej drabince nie będziemy się bić Arnox kontra Arnox, bo tutaj nie ma żadnego sensu. Ja już z Michałem kiedyś się biłem. Ta walka w tym momencie nie ma dla mnie żadnego sensu. Michał idzie swoją drogą, Federacja KSW ma pewnie na mnie inny jakiś scenariusz. Zobaczymy, co będzie. Mówię, no walki takie bratobójcze naszego teamu na razie nie wchodzą w grę, przynajmniej z mojej strony. Jest tylu zawodników na świecie, dużo w Federacji, tak samo KSW, z którymi możemy się mierzyć i dawać świetne pojedynki. Myślę, że na chwilę obecną nie ma nawet co myśleć o takich walkach. Artnox to coś więcej niż grupa menadżerska. Jasne, że tak. To już jest taka bardziej familia, nie? To my tu się mega wspieramy, motywujemy, dzwonimy do siebie, spotkamy się na różnych imprezach takich integracyjnych. No to jest świetne, bo to nie jest tylko to, że biznes, ale mamy tak samo różne takie swoje tam jakieś prywatne spotkania. Tutaj Artur Gwóźdź wszystko to trzyma w ryzach, wszystkich nas tak fajnie łączy. Za co mu serdecznie dziękuję, bo to naprawdę robi się najlepszy team w Polsce. Dziękujemy bardzo, Andrzej, gratulacje. Dzięki wam bardzo, trzymajcie za mnie kciuki, no i co, fajnie, że jesteście, jestem dla was, wy dla mnie, więc lecimy dalej, razem po marzenia. Pozdrawiam, trzymajcie się. Dzięki.